Siemaneczko drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj mamy taki dzień, można powiedzieć, wyjazdowy. Lecimy całą ekipą na tor. Ja się właśnie ładuję do auta i czekam na Kubę. Także zgarniamy mojego KTM-a, Kubę KTM-a i Łukasza KTM-a i lecimy we trójkę na miejsce zbiórki, gdzie zbieramy się wszyscy na stacji benzynowej. Lecimy z tematem. Motorki ma nawet na pasy z tyłu. Ale ładnie. Nie wiem, jak to pomalować, czy to rozebrać to? Kurde, palodówą jadą. Chyba tak, że zgaramy, co ją musisz przyjechać. Chuj. Jakieś, nie wiem, te czwórka albo coś. Tak, ani. To wyjście to drifterzy. Ale widać, że troszkę było na dacie. Becik już poszedł na szczocha porannego. Idziemy się przybierać. Jesteśmy na torze już, na miejscu. Wyciągnęliśmy sprzęty. Teraz czas się tylko przebrać i lecimy sobie trzymać tak ogień. O, tak. Chcę widzieć. Pu, 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 pu. Chłopaki grzeją sprzęt. Jazda. Jak tu się kranik odkręca? Paliwa brakło. O, odkręciłem. 5 minutes later. Weź mi to odpal. Tak, chodził, chodził, tylko mi zgasł, bo paliwa mu brakło chyba. Tor widzowie przyjemny. Ale kurde, łapy pompują się. Co, jak? Musiałem sobie odpiąć 3 rzepy na przedramieniach, bo tak mi pięło, że aż mi ciasno w tym buzerze. A więc musicie mi wybaczyć dzisiaj moją kaleczącą jazdę, widzowie. Obiecuję, że następny raz się poprawię. Na swoje wytłumaczenie mam to, że jest to mój pierwszy dzień z KTM-em, więc w tym dniu się na razie z nim oswajam. Nie mam zamiaru zbyt mocno upalać, ale w zanadrzu mamy jeszcze ujęcia z kamery Kamila. Także zostawiam to wam i lecimy dalej. Jak jest? Ja zajebiście. Ale ręce bolą. No. Minutes later. Co się stało? Filtr mi gdzieś spierdolił. Nie pali? Nie ma, nie, pali, ale nie ten. Przerywa, bo nie ma filtra. Stary, dobrze. Mój ojciec powiedział, żebym siadał, to pizduj mi dołożył do nowego. O, to nie to? Musiałem aż koszulkę konstruktora ubrać. 5 minutes later. Czasem drodzy widzowie, te kółka na torze się troszeczkę nudziły, więc postanowiliśmy skorzystać z kawałku asfaltu obok. Sobie po prostu troszkę pośmigać. Przebiją. Dawaj razem! To dawaj! Dawaj!
Dima chce pokazać klasę. Pokażę? Dawaj duo, Dima. Dawaj. A, dobra, to lecimy dać miodu. Na spokojnie, czekamy na Dimona. Dimon pokaże klasę. O, to było mocne. Daj. Jedno chrupło. Kolizja! A więc, drodzy widzowie, wykorzystaliśmy sobie calutki dzionek na śmiganko po torze, także było spoko. Widzimy się w następnym odcinku na kanale. Zostawcie łapkę, suba i do następnego. Siemano.